z tym, co się dzieje aktualnie w Polsce i też na świecie, w Europie, czyli inflacja. Czy dla ciebie pieniądz zaczął mieć jakieś większe znaczenie przez pryzmat tego? Pieniądz zawsze ma znam wartość pieniądza i ma znaczenie. Odkąd pamiętam, to znaczy nie odkąd pamiętam, bo może pamiętam też wcześniejsze lata, kiedy byłam na utrzymaniu rodziców, ale rzeczywiście jak tylko mogłam podjąć jakąś pracę dorywczą, jako nastolatka to robiłam to i odkąd pamiętam zarabiałam na swoje utrzymanie, więc naprawdę znam wartość pieniądza i wiem, jak trudno się pieniądze zarabia. One nie leżą na ulicy, absolutnie. Chociaż w dzisiejszych czasach są też, nie wiem, TikToki, podobno tam zarabia się dosyć łatwo. Ale tak, to, co się dzieje, jest przerażające. Przerażające jest to, że my nie wiemy tak naprawdę, co będzie i nie wiemy, w jakim kierunku to wszystko idzie. Nie wiemy, jak wielki czeka nas kryzys. Nie wiem, co z wojną w Ukrainie. Porażające jest to, że wczoraj minęło pół roku od inwazji Rosji na Ukrainę. Pół roku, które nie wiem, kiedy zleciało. To jest, wiesz, wydawało ci się, że to tak wszyscy myśleli, że to będzie chwila, że to potrwa dwa tygodnie, miesiąc. Wiemy, że to jest pół roku i wiemy, że to będzie się ciągnęło jeszcze bardzo, bardzo długo i nie wiemy, na czym się zatrzyma tak naprawdę, więc ja mam takie trochę podejście, że wiesz co, że z tym koniem też trochę jest tak, że ja myślę, że trzeba żyć, że trzeba spełniać, tak, że trzeba spełniać swoje marzenia. Jeżeli masz możliwość spełnić takie marzenie, to trzeba to robić, bo nie wiadomo, co będzie. I moje życie też pokazało, że nigdy nie wiesz, co będzie. I nie ma na co czekać. O,